Cześć Wam, moi mili. W końcu chyba przyszła wiosna. Mówię chyba, bo jest już tak naprawdę kolorowo, jest zielono, a raczej dopiero zaczyna się robić, ale temperatura nas nie rozpieszcza. W dzisiejszym odcinku chciałbym Wam opowiedzieć o mikrofonach bezprzewodowych, potocznie zwanych mikroportami. Na to rozwiązanie natknąłem się na znanym chińskim portalu internetowym i kosztowało mnie to około 120-130 zł. Używam tego już od mniej więcej pół roku i o dziwo działa. Prawda, Radziu? No, ale jak działa? Do tego zaraz przejdziemy. Wszystkie składowe tego zestawu są wykonane z plastiku i na dodatek takiego typowo chińskiego. Antenki również są nie najlepszej jakości i za każdym razem, jak użytkuję to urządzenie, po prostu boję się, że uszkodzę te antenki. Ale przez pół roku użytkowania tych mikroportów jeszcze się nic im nie stało. Więc myślę, że chyba będzie dobrze. Może przeprowadźmy sobie jakiś malutki test zasięgu, bo producent deklaruje, że starcza on do 50 metrów. Znajdujemy się teraz w odległości 2 metrów od odbiornika. Myślę, że nie powinno być żadnego problemu. Przejdźmy do odległości 25 metrów. Cały czas się oddalam. Mam nadzieję, że mnie dobrze słychać. Producent mówi, że te mikrofony mają zasięg do 50 metrów, więc z 25 nie powinno być żadnego problemu. Dobra, jestem na miejscu. Halo, halo, raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy. Przejdźmy teraz do odległości 50 metrów, oczywiście około, nie liczę tego zmiarką, tylko na kroki. Powinny dać radę, tym bardziej, że jesteśmy w warunkach bardziej korzystnych niż na przykład warunki miejskie, gdzie mamy dużo więcej zakłóceń. Dobra, myślę, że tutaj będzie jakoś 50 metrów, halo, halo. Czy mnie słychać, czy mnie nie wiem, Marek pewnie już wie. Możemy teraz wyjść troszeczkę poza standardy i wejść na górkę. Tu już będzie ponad 50 metrów. Myślę, że będzie z 55, coś takiego. No, halo, halo, raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy. Pewnie mnie nie słychać, zgaduję, chociaż nie wiadomo. Znajdujemy się teraz w centrum miasta, gdzie mogą wystąpić zakłócenia dla tego typu urządzeń. Więc tak jak ostatnio, stoję teraz w odległości 2 metrów od odbiornika. Powinno mnie być dobrze słychać. Przejdziemy teraz do odległości 25 metrów. Możecie też przy okazji sprawdzić, jak mikrofon zbiera otoczenie. Przechodzimy teraz obok fontanny, gdzie jest dosyć spory hałas. Dobra, mamy 25 metrów. Halo, halo. Raz, dwa, raz, dwa. Ok. Przejdźmy dalej. Cały czas się oddalam. Mamy jakieś 25, 30. Idę dalej. Halo, 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 halo. Ok. Jestem teraz w odległości 50 metrów od odbiornika. Nie wiem, jak mnie słychać. Mam nadzieję, że ok. Dobra, spróbujemy pójść troszeczkę dalej. Mamy jakieś 55 metrów na oko. Halo, halo. Dobra. Chyba jest ok. Jakość dźwięku nie powala, ale jest na tyle poprawna, aby móc go wykorzystać na przykład we vlogach, wywiadach i tym podobnym. Co do obudowy, no plastik jest dużym minusem, ale czego się spodziewać za cenę 130 zł? Fajnie, że nadajniki posiadają wyświetlacze i każde urządzenie ma pokrętło do regulacji czułości nagrywania dźwięku. Uważam, że jacki powinny mieć jakieś zabezpieczenie przed wypięciem kabla lub przekręceniem. Zasięg jest całkiem dobry, więc tu nie będę narzekał. Sami widzieliście, a raczej słyszeliście. Jeśli macie jakieś pytania związane z tym sprzętem, zapraszam Was do sekcji komentarzy. Napiszcie również, jakich Wy mikroportów używacie na co dzień, bądź jakie zamierzacie w przyszłości kupić. Chciałbym Was również zaprosić na grupę Lensbusters, gdzie znajdziecie bardzo wiele różnych porad i ta grupa pomoże Wam się rozwinąć w kierunku tutaj filmowania, ale i też fotografii. Pamiętajcie, żeby zostawić łapkę w górę,
przy tym odcinku i oczywiście suba z dzwoneczkiem. Tak więc widzimy się w kolejnym odcinku. Cześć! Ja po prostu zapominam tekstu.